Tak się zastanawiam, jak zapowiedzieć moją dzisiejszą gościnę. Czy jest to osoba publiczna tylko i wyłącznie, czy bizneswoman, czy prezenterka, czy dziennikarka. Słuchaj, strasznie dużo się u ciebie dzieje, prawda, Małgosiu? Tak. Także tak naprawdę teraz, w ogóle przede wszystkim witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty uważasz bardziej, że jesteś prezenterką, dziennikarką, prowadzącą, czy bizneswoman, czy może polityczką już za chwilę? Wiesz, ja właśnie bardzo nie lubię takiego... Szufladkowania? Tak, szufladkowania. Uważam, że każda z nas ma taki duży potencjał w sobie, tak wiele rzeczy może robić, że na pewno najważniejsze jest dla mnie bycie mamą i bycie żoną i to są takie role, które sprawiają mi najwięcej przyjemności i najbardziej zajmują mnie emocjonalnie, ale... Lubię w swojej pracy zawodowej to, że mogę się sprawdzać na różnych polach, to, że mogę aktywnie działać społecznie, że mogę zakładać srebrną zbroję na premierę swojego programu, że mogę być prowadzącą, że mogę wspierać swoją stację w różnych projektach i cieszę się, że moja praca nie jest monotonna, jest rozwijająca i zawsze coś się w niej dzieje. A ty zawsze tak chciałaś, bo można powiedzieć, że ty spełniasz swoje marzenia, ale to my widzimy tylko ten sukces twój, tylko domyślam się, że to wszystko jest ogromną pracą spowodowane, że te sukcesy są, że one przychodzą, no i też ryzykiem. Ty się nie boisz, ja ciebie znam, że ty się po prostu nie masz w sobie poczucia lęku. Nie ma we mnie lęku, to na pewno. Nie ma we mnie też strachu przed oceną. To jest moja jedna z największych sił tak naprawdę i strach przed oceną, który jest nam, szczególnie kobietom, bardzo wpajany od dzieciństwa, paraliżuje bardzo wiele dziewczyn w próbowaniu, w osiąganiu swoich celów. To poczucie, że wyjdę, zrobię coś, zobaczę jaki będzie efekt, dam z siebie wszystko, podejmę decyzję na podstawie tego, jak to wyszło, to jest jedna z większych sił. I ona na pewno też przyszła z mojego domu, na pewno też szkoła, w której zaczynałam, na pewno też w ogóle pewne cechy mojego charakteru powodują, że ja się tych nowych wyzwań nie boję i dzięki temu też czuję się bardzo spełniona. Ale każdy etap mojego życia był inny. Był moment, w którym naprawdę bardzo mocno kładłam na macierzyństwo. Był moment, kiedy prawo było bardzo ważnym elementem mojego życia. Jakby, jak patrzę na to swoje życie, to widzę, że to jest takie życie kilku osób tak naprawdę. Mm-hmm. Jak patrzę na różne etapy swojego życia, to teraz na przykład zastanawiam się, czy byłabym w stanie być mamą na pełen etat, tak jak byłam przez parę lat? Czy odnalazłabym się w tym? Ale jak wspominam te czasy, to wspominam je bardzo intensywnie. Nie czułam, żebym się nudziła, nie czułam, że życie przechodzi mi przez palce. Też miałam poczucie, że działam, że jestem bardzo aktywna. Szczególnie, że ja zawsze byłam typem aktywnym, albo byłam w Radzie Rodziców, albo byłam w Radzie Żywieniowej naszej szkoły, albo byłam osobą, która angażowała się w prawa zwierząt, na przykład jeśli chodzi o taką pracę wolontariacką w schroniskach, albo robiłam, bardzo poważnie podchodziłam do prowadzenia domu, więc wiesz, jakby ja zawsze dawałam z siebie 100%, tylko to moje 100% teraz to jest 5% kiedyś, tylko że to wtedy było moje 100%. I chciałabym mieć ten czas i mieć te 20 lat jeszcze dodatkowe do tego, żeby pewne swoje plany wdrożyć w życie. No ale kolejne plany wdrażasz, to już są kolejne urodziny twojego sklepu Mrs. Drama, w którym się znajdujemy, także tutaj jest, proszę państwa, bardzo urodzinowo, no bo też twoje urodziny kilka dni temu było. Właśnie ty się urodziłaś w Dzień Dziecka, taki piękny dzień, prawda? A w tym roku to w ogóle było taki symbol, ten Dzień Dziecka jest, jeżeli chodzi o twoją osobę. Tak, to prawda. Po pierwsze, to dziecko jest ciągle we mnie i bardzo się cieszę, jakbym miała wskazać jeden z moich największych sukcesów, oczywiście poza moją rodziną, w moim życiu, to jest to, że nie udało się życiu zgasić we mnie tego dzieciaka. Ja nadal nim jestem. Jestem naprawdę pełna spontaniczności, żywiołowości, pełna radości też i to mnie bardzo, bardzo cieszy. I też ta zgoda na pełne przeżywanie emocji, czy trudnych, czy łatwych, jest we mnie cały czas i to jest, mam wrażenie, jedna z największych zalet mojego życia. Po drugie, jestem mamą trójki dzieci, więc ten Dzień Dziecka jest dla mnie tym bardziej ważny, bo on też sprzyja takiej refleksji,
że to, co jest najważniejsze w moim życiu, co zawsze było dla mnie najważniejsze, nadal najważniejszym jest. Że już widzę, że te dzieci, te walizki, w które się wkłada, a później się z nich wyciąga, zaczynają oddawać mi też taką relację już coraz bardziej dojrzałą, taką ciepłą i żywą. My mamy naprawdę taką żywą relację i to powoduje, że jestem bardzo szczęśliwa i dumna. A po trzecie, ten rok był szczególny, bo właśnie 1 czerwca, w Dzień Dziecka i w dzień moich urodzin, weszła w życie refundacja procedury in vitro, o którą walczyliśmy od 8 lat. Więc ja tak sobie usiadłam w tym roku w te swoje urodziny i z taką ogromną przyjemnością podsumowałam te ostatnie parę lat. I to poczucie takiego spełnienia, sprawczości, dumy, spokoju, ale też rozpędzonych planów, gdzie wiem, że się tyle będzie działo i ten tydzień jest też takim najlepszym dowodem na to, jak wygląda moje życie, bo dzisiaj jesteśmy tu, jutro jestem w Krakowie na spotkaniu z nowo wybranym prezydentem tego miasta. Będziemy rozmawiać właśnie o finansowaniu w ogóle spraw rodziny. Jak wykorzystać te środki, które zostały uwolnione w samorządach przez refundację państwową, jak wykorzystać w innych projektach. W środę jestem w Paryżu na premierze Rodu Smoka. Później jak wrócę, w czwartek jestem w Paryżu, jak wrócę z tego Paryża, to mój syn ma 18, więc my nie możemy wrócić do domu, bo nie jesteśmy tam mile widziani, więc musimy gdzieś z moim mężem pójść na jakąś randkę i będziemy gdzieś spędzać poza domem, no bo Staś zaprosił kolegów i powiedział: mamo, ale mam nadzieję, że was nie będzie w domu. A którego ma urodziny? Wiesz co, on ma 4 czerwca, on ma jutro, ale z kolegami ma plany weekendowe. Okej. Okay. Więc musicie sobie znaleźć jakąś lokację. Tak, jak... Jesteś taką ugodową mamą w takim razie, skoro... Nie, nie jestem ugodowa. Nie. Znaczy, bardzo szanuję swoich synów, bardzo szanuję to, że każdy z nich jest zupełnie innym człowiekiem. I zupełnie serio, każdy, kto ich zna, to patrzy i tak sobie myśli, że nie można mieć 3 tak różnych synów. Każdy z nich jest zupełnie inny. Ale jestem też mamą stawiającą wymagania. Jestem też mamą, która wie lepiej. Później mogą mnie z tego rozliczać, ale jak na razie, bo taka też byłam wychowana i zawsze było tak, że denerwowało mnie to, że moi rodzice zawsze uważają, że mają rację, tylko na sam koniec okazywało się, że mieli rację. Co byś powiedziała kobietom, które się boją przystąpić do in vitro? No bo jest to jednak ingerencja w twoje zdrowie. Jaką byś miała radę, jakie przesłanie dla nich? Żeby się nie bały, żeby się nie martwiły, żeby zaufały lekarzom, że naprawdę medycyna poszła tak bardzo do przodu przez ostatnie 20 lat w tym aspekcie, że ryzyka, które były 20 lat temu, teraz są dużo mniejsze, że oczywiście to nie czyni tej procedury łatwiejszą, bo ona jest emocjonalnie bardzo trudna. Teraz finansowo już będzie lżejsza, ale ona nadal jest jednak bardzo mocną ingerencją i w zdrowie, ale przede wszystkim w psychikę par. I to jest też taki duży test dla związku, ale żeby pamiętać, że o tym trudzie się bardzo szybko zapomina, o tych przeżyciach też się szybko zapomina i tak naprawdę zostaje to, co najpiękniejsze, czyli efekt tej procedury, czyli dziecko. Jak podejmowałaś decyzję, żeby założysz Mrs. Dramę, to była też decyzja, którą podjęłaś w mgnieniu oka, błyskawicznie? Wiesz co, ona się rodziła w naturalny sposób, dlatego że brakowało mi rzeczy, które chciałabym założyć. Mówię, kurczę, to jest takie proste. Chciałabym świetnie skrojone spodnie, chciałabym świetnie skrojoną marynarkę, chciałabym narzutkę, taką, którą zakładam do shortów i mogę założyć do płaskich butów albo do obcasów. Chciałabym sukienki, które opinają ciało, ale nie są wulgarne. Chciałabym rzeczy, które są proste, klasyczne, potrzebne i z tej potrzeby powstała Drama. Tak, kończąc naszą rozmowę, jeszcze takie hasło jest z rozwiązek, to jest ciężka praca. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Też nie. Jesteśmy szczęśliwe w swoich związkach. No właśnie, ale słuchaj, no, psycholodzy mówią, no, że jednak trzeba komunikować się, trzeba rozmawiać. No trzeba rozmawiać, ale ja nie wiem, właśnie ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, że komuś trzeba wmawiać, że trzeba rozmawiać. Znaczy, ja powiem o co szczerze, chodzi? My często z Radziem o tym rozmawiamy, na zasadzie mówimy, bo my jesteśmy bardzo udanym związkiem. Wy podejrzewam też, co widać po twoim uśmiechu. Dziękuję. My mamy takie coś, że my naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi razem. I ja mówię, kurczę, Radzia, my w ogóle ciężko nie pracujemy nad tym związkiem, więc
ja od samego początku mówię, że to nam zostało dane. Trochę na zasadzie, że są ludzie, którzy dostają, nie wiem, powodzenie w jakichś rzeczach, albo urodzili się w takiej, a nie innej rodzinie, albo, nie wiem, mieli łód szczęścia dotyczące jakiegoś aspektu, a my mieliśmy ogromne szczęście, że trafiliśmy na siebie i ja w moim związku wyłącznie odpoczywam. Znaczy ja tam w ogóle nie pracuję. Jak ja bym miała jeszcze pracować nad swoim związkiem, gdzie ja pracuję nad wszystkim innym, to ja nie wiem, czy to byłoby dla mnie takie super. Ja uważam, że może to jest niedobre, co powiem, ale uważam, że w takim dobrym związku, takiej prawdziwej miłości, to cię nagle zaczyna wszystko dziać i to nagle wszystko jest proste. I jak zaczynają się w twojej głowie pojawiać wątpliwości, to już jest źle. To znaczy, to już coś jest nie tak. Ja nigdy nie miałam wątpliwości co do tego, że to jest super, albo nigdy nie miałam poczucia, że radio mnie nie wspiera tak, jakby mógł, albo że nie gramy do jednej bramki. Zawsze mam takie poczucie, że od momentu, kiedy wzięliśmy się za ręce, idziemy tam razem, niezależnie od tego, jakie burze w naszym życiu są, to ja wiem, że on mnie trzyma za rękę i ja przez to wszystko przejdę. I to jest jedyne miejsce, ta moja relacja z nim, w której ja odpoczywam 100 na 100. Czego można życzyć w takim razie tobie, osobie szczęśliwej, spełnionej? Żeby nie było wojny, właśnie to, o czym rozmawiałyśmy. Żeby nie było kryzysów klimatycznych większych niż te, które są teraz. Żeby to, na co mamy wpływ, nie było takie strasznie łatwe. Ja się godzę z tym, że każdy z nas w życiu musi przejść przez jakąś określoną ilość trudnych doświadczeń, bo takie po prostu są wymagania sprawiedliwościowo-statystyczne. Ale żeby te złe rzeczy, które się dzieją wokół nas, dotyczyły tylko aspektów, na które mamy wpływ. Ja się boję, że wydarzy się coś, na co ja nie mam wpływu. I to by było dla mnie trudne. I żebym była zdrowa, bo ja zawsze tak uważam, że dopóki jest zdrowie, to naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Tego ci w takim razie życzę. No dokładnie tak jakoś. Niech to wszystko będzie i pokoju na świecie. To jeszcze koronę powinniśmy ci mi założyć teraz, prawda? No wiem, że to brzmi jak truizm, no ale taka jest prawda. Tak, ja bym chciała też, żebyście, drogie panie, posłuchały tego wywiadu jeszcze raz, bo dużo cennych rzeczy można się od Małgosi Rozenek-Majdan dowiedzieć. Też a propos tego strachu, ja to mam takie powiedzenie, że puka strach, a otwiera mu odwaga i tam nikogo dokładnie, nie ma, prawda? Dokładnie. No tylko to trzeba się tego nauczyć. To przychodzi też z wiekiem, z doświadczeniem. My kobiety bardzo często mamy taką skłonność, to przez to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, mamy taką skłonność do demonizowania naszego wieku. A ja w każdym kolejnym roku, to była moja refleksja na przykład z tych urodzin, zaczęłam 47 rok swojego życia i tak sobie myślę, to tak z moją mamą się śmiałam, bo oni do mnie zadzwonili, oczywiście złożyć mi życzenia bardzo wcześnie rano, bo oni zawsze starają się być pierwsi, chociaż Wiktor był pierwszy. Któryś rok z rzędu. Wiktor menadżer, który jest tutaj przyjadzie, razem z nami. Tak. Również menadżer oczywiście. I to jest tak, że śmieję się do mojej mamy, mówię, mama, czy ty sobie wyobrażasz, masz córkę, która ma 47 lat, a ja mam jeszcze brata o 5 lat starszego, więc mama mówi, ja mam syna, który jest 5 lat starszy, a sama mam tyle i tyle lat. Ja mówię, to jest w ogóle jakieś nierealne, bo my cały czas pamiętamy siebie z takiego, jak moi rodzice byli w moim wieku, a ja byłam dzieckiem. I tak śmiałyśmy się z tego wieku, ale tak zdałam sobie sprawę w trakcie tej rozmowy z mamą, że my tak strasznie, kobiety, tak nam się wkłada do głowy, że ten każdy kolejny rok to są kolejne zmarszczki, jakieś takie mało istotne rzeczy tak naprawdę. A to jest kolejny rok wiedzy, którą mamy, to jest kolejny rok doświadczenia, które mamy. Ze zmarszczkami możemy sobie pomóc, naprawdę wbrew pozorom higieniczny tryb życia, dostęp do medycyny estetycznej, ale też i takie wsparcie i poczucie spełnienia powodują, że nie zwracasz na to aż tak wielkiej uwagi, ale dzięki kolejnym czasu, które upływa, to sobie tak myślisz, wiem to, zrobiłabym inaczej, teraz już jestem bogatsza o to doświadczenie i to ci daje, ty ciągle jesteś w super formie, ciągle masz w sobie bardzo dużo energii, ale masz jeszcze bardzo dużo doświadczenia, jak w grze komputerowej, której zbierasz takie, wiesz, jakieś... Super Mario Bros. Super Mario Bros. Ja na tym się zatrzymałam, dokładnie. Dalej nie wiem, jak jest. Znaczy ja tak naprawdę w życiu nie grałam w żadną grę i teraz, wiesz... No Gosiu, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję za tą bardzo przyjemną rozmowę i dziękuję ci za to, że rozmowy między nami zawsze są takie, że one nie są tylko wywiadem, nie są tylko rozmową, ale też są takim przyjemnym spędzeniem czasu i rozmową dwóch kobiet, które myślą podobnie. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało również. Paulina Koziejowska, to był program Między Gwiazdami Ekstra.